Futbol i Polityka w Radio Z. Za Zuzi, Zuziza Zuzi, za tak ostatnio w Mołdawii śpiewał skazany za korupcję Mirosław Stasiak. A w dzisiejszym odcinku podcastu omówimy nie tylko talenty muzyczne pana Stasiaka, ale zastanowimy się nad kondycją Polskiego Związku Piłki Nożnej pod rządami Cezarego Kuleszy, a ze mną w studiu, jeszcze opalony, chyba wrócił z wakacji, pan Marek Koźmiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, zapytam na star, czy może pan zdradzić, gdzie pan wypoczywał, i czy spotkał tam pan Fernando Santosza. Wypoczywałem we Włoszech. Jak zwykle, bo ja traktuję Włochy jako drugą, drugi, drugie miejsce takie na świecie, które dla mnie jest najbardziej bliskie sercu. Nie spotkałem trenera. Wiem, że trener jest w Portugalii, wypoczywa. I czekam aż wróci do Polski. A panu na takich wakacjach udaje się odciąć od informacji, od Twittera? Czy jednak tyle się dzieje w uniwersum polskiej piłki, że trzeba być na bieżąco? Myślę, że każdy, kto jest na wakacjach, ma taki moment, że w pewnym momencie szuka informacji, co się dzieje w świecie realnym, potrzebuje kontaktu z, ze światem. i ja oczywiście do takich też się również zaliczam. Patrzę, co się dzieje, czytam różne portale, oczywiście interesuję się piłką nożną, więc piłka nożna jest dla mnie takim, taką informacją bardzo, bardzo ciekawą. A według Pana ten główny pożar w PZP nie udało się już ugasić, czy, czy musimy się pogodzić z, z taką rzeczywistością, że co kilka tygodni nowa aferka się pojawi? Ja myślę, że pożar w Polskim Związku Piłki Nożnej jest takim pożarem, który powoli się rozniecał. On powoli został wzniecony przez samych, przez same osoby, które pracują dzisiaj w PZPN-ie, na czele niestety z panem prezesem. I ten pożar on przygasa, on znowu się, się wznieca. Więc myślę, że niestety to, to nie jest koniec tego, co nas może spotkać, a to absolutnie niedobrze wpływa na wyniki społeczne. Sportowy, bo to mimo wszystko w jakiejś parze idzie ze sobą. Kiedy zdawało się, że już ogień dogasał. Prezes Kulesza zdecydował się na wywiad. Taki, taka rozmowa z nim ukazała się w portalu Interia. Nie wiem, czy, czy pan go czytał. Takie dwa krótkie cytaty chciałbym panu przytoczyć. Czego bym nie zrobił i tak będzie źle. Ciągle jestem krytykowany. Może to przypadek, ale nie chcę mi się w to wszystko wierzyć. Najpierw te podsłuchy, później fale hejtu. Przy każdej okazji wszystko wycelowane we mnie. Cezarego Kulesze. Czyli co? Spisek. Nie no, prezes jest prezesem, w związku z tym odpowiada na największą organizację sportową w Polsce, za organizację, którą, którą interesuje się wiele milionów naszych obywateli, kibiców i nie tylko, a że mm, dzieje się w niej źle, no to nie dzieje się od wczoraj, dzieje się nie ze względu na tylko wyniki sportowe, które nie do końca ostatnio mamy najlepsze, ale pod tym względem jeszcze bym tutaj bardzo był wstrzemięźliwy z krytyką, natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie obyczajowe przede wszystkim, no to tutaj dostaję, pozostaje to pole do życzenia dosyć, dosyć duże. A w tej jednodniowej burzy pod tytułem Fernando Santos w Arabii Saudyjskiej pan by winił za coś PZPN? Bo tak naprawdę yy, dziennikarz rzekomo zaznajomiony z tamtym rynkiem puścił taką informację, no i pch, trudno obwiniać Cezarego Kulesza, że jakiś dziennikarz w Arabii Saudyjskiej coś napisał. Ja myślę, że tutaj ten konkretny problem to nie był problem, że pojawiła się informacja, że ewentualny trener polskiej reprezentacji negocjuje po cichu gdzieś tam jakiś, jakiś kontrakt w Arabii Saudyjskiej, tylko e, późniejszy ro, e, przebieg wydarzeń i wypowiedź, tylko teraz nie pamiętam, czy to wypowiedź była sekretarza generalnego, czy, czy kogoś bardzo wysoko postawionego związku, który powiedział, no tak, próbujemy się do Kuba Kwiatkowski. Kuba Kwiatkowski, próbujemy się dodzwonić do trenera, a trener nie odpowiada. No, to samo dało nam troszeczkę do myślenia, że tam wszystko nie do końca jest dobrze poukładane, bo weter powinna być inna informacja. Po skonsultowaniu, sprawdzeniu tego u trenera, to jest blef, nic takiego nie ma miejsca i byśmy sprawę ucięli. Ja myślę, że komunikacja w związku na dzisiejszy dzień, ta zewnętrzna przekazywanie do mediów różnych informacji, wydaje mi się wykluczających, zrzucających winę na kogoś innego. Mamy tutaj słynną sprawę z, z, z obecnością Stasiaka. Na Mirka Stasiaka na meczu w Mołdawii. Trzeba powiedzieć, przepraszam, wydarzyło się, nie powinno się to wydarzyć i zamykamy, i zamykamy sprawę. Po, zabrnęli za daleko, szukali winnych tam, gdzie ich nie było. No i rozpętała się wojna, którą sami wzniecili, niestety. A obecność pana Stasiaka w, wtedy w Mołdawii to jest dla pana coś nowego? Czy, czy pan, jako osoba, która też jeździ z PZPN-em na, na różne wyjazdy, mówiło się, że tacy szemrani ludzie. Po wejściu kuleszy do związku zaczęli się dziwnym trafem pojawiać. A to w Loży, a to na bankiecie, a to na meczu. Ja Mirka Stasiaka znam. Mirka Stasiaka zna bardzo dużo osób w polskiej piłce, bo to nie jest osoba e, nowa. E, widziałem go kilkukrotnie na meczach reprezentacji, co nie jest żadną, żadną dziwną sytuacją, bo po prostu kupił sobie bilet, przyszedł na, na, czy na lożę VIP, czy nawet do, do, do skyboxu. To jest jego absolutne prawo. Natomiast co innego jest zaproszenie Mirka Stasiaka jako osoby, no dzisiaj troszeczkę jako y, nie za bardzo reprezentacyjnej dla, dla, dla polskiej piłki do samolotu. Z reprezentacją na bankiet z, z bardzo wąskim, wąskim gronie. I to jest taka, taka rzecz, która może nie wymaga potępienia, ale wymaga jakiejś, jakiejś surowej oceny. Jeżeli Polski związek Piłki Nożnej by inaczej zareagował, powiedział, słuchajcie, wydarzyło się, przepraszamy, nie powinniśmy tego zrobić, to by tematu absolutnie nie było. Tutaj m, informacja goniła Informacji, zrzucanie winy na jednego, drugiego, trzeci, trzeciego, nie wiadomo kogo, bo na końcu była taka informacja, że nie powiemy, kto to jest. M, sponsora, no to to wszystko pod, e, podnio, podniosły taki, taki lament i taką, taką złą ocenę tego wszystkiego w, w, w mediach, to jest absolutnie normalne, absolutnie zasadne. I, i, I ta komunikacja zewnętrzna, tłumaczenie własnych błędów, bo to jest po prostu błąd, e, do mnie absolutnie nie przemawia, bo Mirka Stasiaka znają nie tylko osoby w PZP, -nie, to nie jest człowiek anonimowy, że ma taki, a nie inny życiorys, trudno, ale, ale to jest osoba znana. To jeszcze y, dopytam o, o Fernando Santosza. Pojawiły się takie głosy, a może niech idzie, niech y, jedzie za petrodolarami do Arabii Saudyjskiej. Może mielibyśmy problem z głowy. Pan y, jest w tym obozie, który chce, żeby, żeby Santosz dokończył swój kontrakt? Wrócę... 7 miesięcy do tyłu. Wrócę do momentu wyboru trenera. Jeżeli wybieramy tego typu trenera o odpowiednim, odpowiednim CV, odpowiednim charakterze, odpowiedniej osobowości, wywodzącego się z pewnej nacji futbolowej, wywodzącego się pewnymi, pewnymi kryteriami swojej pracy. No to trzeba mu tą pracę umożliwić, trzeba mu pomóc. No przecież to jest mój pracownik, w związku z tym jak jest mój pracownik, to muszę mu pomóc, żebyśmy wspólnie osiągali te, te, te wyniki. Cała sytuacja z doborem jego asystentów, z doborem osób współpracujących z nim, z przeciąganiem liny, tym, czy Grzegorz Mielcarski będzie, kim będzie, co będzie robił, to jest wszystko ja to odczytam jako nie pomoc dla trenera, tylko wręcz przeszkadzanie mu w tym początkowym okresie organizacyjnym. W związku z tym ten trener na dzień dzisiejszy no nie czuje takiej yy, z osobami, które pracują na najwyższych stanowiskach w Polskiej Związku Piłki Nożnej, nie czuję pomocy z ich strony, wręcz bym powiedział, że patrzy się na to jako taki, takie ciało troszeczkę, troszeczkę z boku. Ja absolutnie jestem za tym, aby jeżeli ktoś rozpoczął swoją pracę, miał szansę ją dokończyć. Na dzień dzisiejszy, ktokolwiek ocenia surowo, bo. Wyniki nie są najlepsze. Trenera to jest absolutnie bez takiej głębszej oceny. Musi mieć swój czas, jak każdy trener. Nikt tu nie jest osobą, która, która z dnia na dzień zmieni obraz reprezentacji. Reprezentacja przechodzi pewien. Pewien, pewną zmianę pokoleniową, to to widać. Pewnie to jest nie, nie ta sama reprezentacja, co była 7 miesięcy temu, co mieliśmy ją w, w Katarze. Trener jest innym człowiekiem, człowiekiem, który na dzień dzisiejszy widać z tego, że nie za bardzo złapał kontakt z drużyną. To mimo wszystko w grze, grze zespołowej w piłce nożnej jest bardzo, bardzo istotne. To są wszystko rzeczy, które składają się na wynik, na wynik końcowy. Ten na dzień dzisiejszy wynik jest słaby. Mamy najważniejszy mecz przed nami. To jest mecz wyjazdowy w Albanii, który może stanowić o tym, czy czy Polska pojedzie na mistrzostwa, na, na mistrzostwa czy wyjdziemy z tej, z tej grupy. To jest bardzo ważne spotkanie i na dzień dzisiejszy powinniśmy zrobić wszystko, wszyscy, na czele z osobami, które są najbliżej trenera, aby mu w tym wszystkim pomóc. Ja osobiście uważam, że y, m, trener jest... Nie chciałbym go tutaj bronić. Tak? Mamy również krytyczne zdania co do, co do jego wyborów, co do jego taktyki, co do jego, y, jego, jego zachowań. Natomiast trenerowi na dzień dzisiejszy trzeba absolutnie pomóc, a udaje mi się, że nie robimy ku temu... Nie powiem, że nic, bo to jest złe słowo, ale nie, nie robimy wystarczająco. Ten człowiek przyjechał do innego kraju, in, in, my się my posługujemy innym językiem, posługujemy się innymi, inną formą o, o oceny futbolu i na dzień dzisiejszy spo, została taka stworzona bariera. Bariera nie przez kibiców, nie przez dziennikarzy, tylko przez najbliższych współpracowników. Mhm. A gdybyśmy tak chcieli wybiec trochę w przyszłość, e, oczywiście życzymy wszystkiego, co, co najlepsze trenerowi Santoszowi, żeby Wypełnił swój kontrakt i żebyśmy pojechali na największe turnieje. Ale kiedyś ten kontrakt się skończy. Według pana, który z polskich trenerów, jeśli wybór padłby na polskiego, powinien spoglądać na telefon i, i mm, oczekiwać ewentualnego zaproszenia do współpracy. Papszun. Y, probierz? Maciej Skorża. Maciej skorza. Dlaczego? Bo jest najlepszy. Największe doświadczenie. Dotknął futbolu międzynarodowego, dotknął futbolu reprezentacyjnego, dotknął futbolu na najwyższym poziomie klubowym. Ma największe doświadczenie. Ja myślę, że w perspektywie mam nadzieję, że kilkunastu miesięcy bo to będzie oznaczało, że Fernando Santos osiągnął wynik, a nie kilku miesięcy Maciej Skorża będzie trenerem reprezentacji polskiej, bo w moim odczuciu to jest osoba, która ma największy wachlarz umiejętności i wiedzy, aby taki stołek objąć. Podpisuję się pod tym postulatem, nawet kiedyś też o tym pisałem, że proszę zauważyć, że oprócz oczywistych kompetencji trenerskich jest to chyba jedyny taki trener szanowany w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Jakby w każdej, każdemu klubowi dał mistrza i środowisko kibicowskie ma z nim wyłącznie dobre wspomnienia, prawda? Tak, to jest trener, który osiągnął bardzo dużo w futbolu krajowym, z różnymi drużynami, w różnych okresach. E, ma największe, największe doświadczenie, ale e, pana pytanie brzmiało, kto jest najlepszy, tak? Mhm. To nie oznacza, że moja odpowiedź już mi tak, nie jest dobry papszon, albo nie jest dobry Michał Probierz. Po prostu w moim od, odczuciu, na dzień dzisiejszy najlepszym e, kandydatem, który spełnia według mnie 95% kryteriów, które ja bym sobie do takiej postaci, do takiego miejsca e, e, przyszykował, spełnia, spełnia Maciej Skorża. A co u pana skorzy słychać? W Chinach jest cały czas, tak? Y w Japonii. W Japonii, przepraszam. Tak. No, y Dobrze słychać, bo mhm. gra bardzo dobrze, osiąga wyniki, zdobywa trofea, jest y na fali wznoszącej. Ja tam dokładnie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wszystko, mhm. jak to wszystko wygląda, ale z tego, co wiem, to, 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 się, dobrze, to się dobrze dzieje. E I na pewno w dłuższej perspektywie myśli o tym, żeby kiedyś objąć tę reprezentację Polski. Czyli mmm, pan Maciej Skorża może, może nie tyle czuć się nominowany, co być w gronie ewentualnych e e e kandydatów. E dobrze, to jeszcze e ostatni cytat z Cezarego Kuleszy ze wspomnianego wywiadu e w Interii. Dlaczego miałbym rozważać dymisję? PZPN ma rekordowy budżet, ma. Organizujemy imprezy międzynarodowe, organizujemy, zatrudniamy dobrych trenerów, tak. Trzy kadry młodzieżowe awansowały na Mistrzostwa Europy, pojechaliśmy też na Mundial w Katarze, a na końcu media piszą o mnie głupoty, bo to się lepiej y, sprzedaje. Ja, jak, jak pan odbiera te słowa? Może ekipa Kuleszy stawia po prostu na wyniki, a PR odkłada na bok? Wyniki. No, wyniki? Myślę, że oprócz, w moim odczuciu, niezłego występu na mistrzostwa Świata, z niezłym wynikiem, oczywiście można się tutaj przyczepić do stylu w jednym czy drugim spotkaniu, to na pewno był, był, był wynik dobry otoczony złą atmosferą, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że ta atmosfera była, e, może nie wchodźmy już teraz w szczegóły, ale ona była nie, nie, nie do końca najlepsza. Natomiast od tego momentu zaczęło się dziać, dziać gorzej. Dziać gorzej pod, pod względem wyników, to jest bez, bez, bezsprzeczne, i dziać gorzej pod względem... Czytania polskiej piłki nie tylko PR-owo, ale również pijarowo ekonomicznie, bo jeżeli mówimy o tym, że sponsorzy polskiej piłki, bo to nie jest tylko sponsor reprezentacji, to są również sponsorzy polskiej piłki. Pamiętajmy, że te pieniądze wpadają do jednej wielkiej kasy, z której finansujemy sport młodzieżowy, sport dziecięcy, piłkę w regionach, w, w makroregionach, w mniejszych, mniejszych miejscowościach. To nie jest tylko reprezentacja. I nagle ci, którzy dają pieniądze. E, podnoszą lament. E, mają swoje zas zasadne pretensje. Niektórzy nawet rezygnują pod wpływem pewnych emocji. To się niesie w eter biznesu. Nie przejdzie biznes od tego tak e, w sposób niezauważalny. Patrzy o co tam. Każdy się chce utożsamiać z sukcesem, z spokojem, z uśmiechem, z zadowoleniem. A na dzień dzisiejszy tego niestety w polskiej piłce nie ma. W związku z tym słowo użyte w tym pana pytaniu PR jest bardzo płytkie. To nie jest tylko PR. To jest zachowanie, to jest to jest obecność w mediach wśród, wśród różnych osób. Pokazywanie kim ja jestem. No niestety, niestety, niestety. Prezes jest prezesem. Prezes jest osobą, którą na wszyscy patrzą. Jest najbardziej rozpoznawalny jako człowiek polskiej piłki. I do kogo można mieć te pretensje? No, jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze do prezesa. Pretensje były do, do prezesa, i to jest nie od dzisiaj. Natomiast dzisiaj te pretensje, które są, to nie są pretensje sportowe, że reprezentacja zagrała słabiej, że, że coś, się, coś się złego wydarzyło w wynikach, że dziś nie awansowaliśmy. Dzisiaj te pretensje są około sportowe. Mówimy o zachowaniach, mówimy o, 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 o kwestiach trochę obyczajowych, no bo to są kwestie obyczajowe, czyli mówimy o wizerunku ludzi, którzy kształtują ten wizerunek na całą piłkę. I ktoś powie, a no, w tej piłce się źle dzieje. Je. W tej piłce, bo takie jest hasło, w tej piłce znowu wracają tam, takie, takie stare czasy. A tak nie jest. Piłka się ma dobrze, piłka wygląda yy, na rozsądną, tworzącą się z miesiąca na miesiąc lepiej, z roku na rok lepiej, ale ten wizerunek u samej góry został potężnie zachwiany i nikt inny go nie zachwiał jak najwyższa osoba w polskiej piłce. A co o tej osobie i kryzysie wywołanym przez tę osobę mówią działacze, delegaci, przedstawiciele klubów, członkowie aktualnego zarządu PZPN-u? Czy oni też yy, dostrzegają, że jednak coś się stało? To pytanie jest trudne, tak? dlatego że ja nie jestem ani członkiem zarządu, ani na dzień dzisiejszy nie pełnię żadnej funkcji w organach Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie jestem w żadnym klubie, w związku z tym jak gdyby ja nie jestem reprezentantem tego środowiska, nie mogę powiedzieć, że środowisko mówi to i to. Natomiast z całą stanowczością, z całą świadomością powiem, że na pewno nie jesteśmy zadowoleni, my i moi koledzy, bo to co się dzieje uderza we wszystkich. I to nie uderza tu i teraz, a za dwa dni będzie dobrze, nie, nie będzie dobrze za dwa dni. To będzie trwało, bo jak się budowało, Piramidę sponsorów, jak się budowało relacje ze sponsorami, to trwało latami. Ja byłem tym, który chodził na kolację, rozmawiał ze sponsorami, przeprowadził jednego, drugiego, trzeciego. Wiem, ile to trwało. Przekonywanie ludzi do tego, że ta polska piłka warta. Pamiętajmy, że historia polskiej piłki nie jest usłana samymi różami. My mamy swoje. Czarne momenty. Nie tylko sportowo, ale również i organizacyjnie. A biznes do tej piłki nigdy się nie garnął. E, także trzeba było sobie selekcję robić, kogo wpuszczam. W związku z tym, na dzień dzisiejszy, myśmy w jakiś sposób obrzydzili polską piłkę e, dużemu biznesowi. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak to będzie wyglądało e, z, z, z kasą za rok, za dwa, za trzy. Oby, oby się nic nie, nie wydarzyło. Natomiast piłka w Polsce jest e, utożsamiana z tym, co widzimy. Widzimy w telewizji. Zostało to naocznie przekazane przez media. Nikt tutaj nie wyniósł tego pokątnie, nikt tego nie powiedział. My dzisiaj jesteśmy tutaj i komentujemy zdarzenia, które dziennikarze gdzieś tam wyłapali, pokazali. W związku z tym jest o tyle nam pro, pro, prościej i trudniej, że mówimy o zdarzeniach, które są faktami. Nie mówimy o słyszałem, może coś się wydarzy. Mówimy o zdarzeniach, które się wydarzyły i to nie są chlubne zdarzenia. A według pana, to wszystko, o czym rozmawiamy, może doprowadzić do sytuacji, że prezes Kulesza nie dotrwa do końca swojej kadencji na fotelu prezesa? Powiem panu tak, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Bo jakby tak się działo, to oznacza, że mam naprawdę potężny, potężny problem. Myślę, że Cezary Lesza skończy kadencję i mam taką nadzieję, że ją skończy, bo to będzie oznaczało, że piłka mimo wszystko stoi na czterech, na czterech takich twardych fundamentach, a nie na, nie na dwóch czy na jednym. Mam na taką nadzieję i, i, i uważam, że to, że to będzie najlepsze, najrozsądniejsze i oby tak się aby tak się stało. Oczywiście teraz ktoś powie, a tak pod publikę mówię, nie, nieprawda. Ja tak. uważam, że, że polska piłka potrzebuje stabilności, potrzebuje rozsądku i długofalowego działania. 9 lat Bońka było dobre, yy, ale pamiętam, jak było ciężko na początku. Ale to, o czym pan mówi, że dotrwa do końca kadencji. Chce pan, żeby wypełnił mandat, tak. nie, że skończy tak. kadencję, że poda się do dymisji, tak? Nie, nie chciałbym, żeby mhm. dzisiejszy prezes, który jest moim kolegą, Oczywiście różnimy się w wielu, wielu rzeczach. Tą, tą kadencję skończył. Co się później wydarzy, bo będą wybory, kogo, kogo, kogo związek wybierze, kogo delegaci wybiorą, to już jest osobna kwestia. Natomiast jakiekolwiek nerwowe ruchy, jakiekolwiek zmiany w toku są niedobre i będziemy za nią płacić wszyscy wysoką cenę. W związku z tym, oby to się nie wydarzyło. Czyli motto Łączy nas piłka w praktyce. Wczoraj wieczorem do poduszki zdecydowałem się na pasjonującą lekturę o nazwie Statut PZPN. Tam w artykule 7 czytam, że PZPN jest związkiem sportowym neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. Czy prezesowi kuleszy udało się zachować neutralność polityczną związku? Niestety nie. Niestety nie, natomiast ja bym się cofnął troszeczkę do tyłu i, i, i powiem coś takiego. Prezes Boniek był moim szefem. Uważam, że wybitnym szefem. Ze mnie się z nim fantastycznie pracowało. Zawsze będę to po powtarzał. Cezary Kulesza również uczestniczył y przez 9 lat w pracach zarządu. Wcześniej jako członek zarządu, później jako wiceprezes. Czyli byliśmy jak gdyby praktycznie na tych samych, na tej samej pozycji y w, w futbolu. E I tak samo jak ja y w tym wszystkim y działał, uczestniczył. Natomiast Prezes Boniek w moim odczuciu, i to mówię z pełną świadomością, popełnił jeden błąd. Pokazał swoją mm, y, twarz polityczną i swoje sympatie polityczne. Nie powinien tego, te, tego zrobić. Nie ukrywamy, Nawiązuje nigdy, te, pan do nigdy, tweeta, nigdy czy... tego nie ukrywał, że sympatyzuje z y, Platformą Obywatelską i w moim odczuciu y, tego typu y, sytuacje nie powinny mieć miejsca, bo to jest funkcja, jak pan tutaj absolutnie y, przytoczył, apolityczna. Na, natomiast na dzień dzisiejszy no, m, sytuacja m, troszeczkę skręciła w drugą stronę i uważ, również uważam, że to jest niedobre, dlatego że absolutnie ktokolwiek byłby prezesem ktokolwiek byłby prezydentem premierem powinien ma taki obowiązek każdego szanować każdego respektować na każdym meczu powinien być zapraszany pan prezydent pan premier minister sportu bo to są najważniejsze osoby bez względu na ich przynależność polityczną. Polska piłka, polski sport zawsze powinien być apolityczny. W każdym momencie, kiedy będziemy skręcali czy w lewo, czy w prawo, to się dla nas będzie źle, źle kończyło. Dlatego zacząłem od prezesa Bońka, przechodząc do, do, do czarka Kuleszy, bo taka jest prawda. Taka, taka jest prawda. I dzień dzisiejszy w moim odczuciu, mówię to z pełną świadomością, nie dzieje się dobrze. Mhm. A czy pokłosiem wejścia polityki do Związku, do Polskiego Związku Piłki Nożnej była sytuacja z Kataru i afery premiowej? To jest taka, taka no owoc tego mariażu partii rządzącej z PZPN-em? Ja myślę, że to jest bardzo dziwna sytuacja, bo jeżeli mówimy o najważniejszej osobie w polskiej piłce, prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który mówi publicznie, że on nie wiedział o tym, że bardzo ważny człowiek, premier polskiego rządu, oferuje jego podobiecznym premię. No to, to mi się w głowie nie mieści, tak? No bo to są, jak można o czymś takim nie wiedzieć? No to, 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 to jest dla mnie niezrozumiałe. Czyli co? Mamy samolot, który nie ma pilota. To są, to są rzeczy, które poszły w eter, które pokazują, że albo to jest kompletnie, kompletny chaos na najważniejszym, na, na, na samej górze, albo. Są, są rzeczy troszeczkę dziejące się obok Polskiego Związku Piłki Nożnej, które również byłyby e, złe. Wielki szacunek, że pan premier chciał dać te pieniądze. Um, oczywiście wyszło trochę niefortunnie i tak dalej, ale to powinno być w jakiś sposób skorelowane z działaniami Polskiego Związku Piłki Nożnej, no bo to. to to nie może być inaczej. Tak? No to jest organizacja, która ma swoją formę prawną, ma swoje, ma swoje władze i, 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 i tak powinno być to wszystko ułożone. Dla mnie to jest kompletny kuriozum i myślę, że od tego typu wypowiedzi, również niespójnych, kompletnie chaotycznych, pokazujących pewną pewien brak kontroli nad tym, co się dzieje, rozpoczęła się cała ta nagonka, no bo, no bo to był ten pierwszy początek. A um, rozmawiając o aferze premiowej, jak pan ocenia zachowanie piłkarzy? Bo tak naprawdę y, jedyny szczery komunikat, który popłynął z obozu reprezentacji, to wywiad y, Łukasza Skorupskiego, z całym szacunkiem trzecioplanowej postaci tej reprezentacji. Dopiero wtedy głos zabrał kapitan Robert Lewandowski. Y, komunikat, y, który raczej był w odczytanym, odczytaną jakąś PR-ową deklaracją. Proszę sobie wyobrazić, przychodzi pan premier, który mówi: Słuchajcie, chłopaki, dostaniecie tyle i tyle za taki i taki sukces. I gdzie jest wina piłkarzy? Ja nie widzę absolutnie winy piłkarzy. Oczywiście później w, w całej narracji, po całym zdarzeniu, coś się wydarzyło, jak się wydarzyło, te nocne chodzenie po pokojach, zbieranie numer, numeru rachunków, kont, żeby przelać ewentualną premię, która będzie, to jest pewien skandal organizacyjny. Natomiast proszę mi pokazać, gdzie jest wina tych, którzy mieli być nagrodzeni niewspółmierną nagrodą do pewnego wyniku. Nie, ja nie widzę ich winy. Oczywiście później, no wiadomo, że Robert powinien wyjść, powinien e, zabrać głos, ale on nie jest winny. Oni nie są winni. E, winna jest organizacja tego, te, tego wszystkiego, i później próbowano z tego, z tego wyjść okrakiem, i wydarzyło się jak, jak się wydarzyło. A jeżeli ktoś szuka winnego u piłkarza, no to. Dlaczego? Że on ani tego nie żądał, nie, nie, nie szantażował, wręcz, wręcz nie oczekiwał, dostał premię, obiecaną premię, no to dlaczego ma nie wziąć? Niewspółmierną, przesadzoną, ale to nie jest ich wina. My dyskutując o wydarzeniach z Kiszyniowa wydaje mi się, że skupiliśmy się głównie na Zizu Ziza, pana, pana Stasiaka jego obecności, a zupełnie zapomnieliśmy o, o piłkarskiej kompromitacji, która się tam dokonała w Kiszyniowie. Pan oczekiwałby jakiegoś komunikatu ze strony piłkarzy po takim meczu? Czy, czy po prostu raz się przygrywa, raz się wygrywa, raz się remisuje i tyle? I piłkarz nie jest od wygłaszania żadnych mów motywacyjnych ani kajania się? No blamasz był, tego nie ukrywajmy. Bramasz był y, sportowy, ale również mentalny. Bramasz był na poziomie podejścia mentalnego do, do, takiego, do takiego spotkania. E, myśmy tam jechali bez problemu wygrać, myśmy tam w pierwszej połowie grali jak, jak chcieli i później nagle coś się wydarzyło. Takie sytuacje się zdarzają. Ta reprezentacja e, w momencie, kiedy nie ma w niej Kamila Glika, nie ma osoby, nie ma osoby, która ma charyzmę na boisku, aby w trudnym momencie wstrząsnąć zawodnikami. W momencie, kiedy dostaliśmy pierwszą bramkę Piotr Zieliński no, stracił tą piłkę w sposób dziecinny. W tym momencie trzeba było podostrzyć grę, w tym momencie trzeba było przerwać mecz, w sensie wybicia piłki na aut, otrząsnąć się mentalnie, otrzeźwieć, wrócić na boisko z głową, co nie jest proste, bo to, co powiedział Bednarek po meczu, to jest, to jest prawda. Oni w przerwie pojechali już na wakacje. Brakowało mi takiego ogniwa i brakuje w tej reprezentacji takiego ogniwa, który w trudnych momentach weźmie grupę ludzi, w ryzy. Powie, słuchajcie, musimy się teraz, musimy się teraz szybciutko e, ogarnąć. Nie ma krychowiaka, nie ma glika, nie ma nikogo innego z mojej wiedzy, który miałby takie predyspozycje osobowościowe. Tego się nie robi w ciągu jednego dnia. Tego, z tym się ktoś rodzi. To się tworzy tygodniami, miesiącami, nawet, e, nawet latami. Robert Lewandowski, który był bardzo krytykowany po tym spotkaniu nie jest typem przywódcy. Robert jest najlepszym polskim piłkarzem, być może najlepszym w historii. Fantastycznym piłkarzem, który wygrał nam jedno spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze niejedno wygra. Natomiast nie oczekujmy od Blondyna, że będzie brunetem. On jest taki, jaki jest i on zawsze taki był. Zawsze w tej reprezentacji, w momentach trudnych, dyskusje, wypo, pewne, pewne tyrady do, do, do kolegów, wygłaszał Kamil Glik. Kamil Glik był osobą, którą trzymał tą drużynę w trudnych momentach. Nieraz to pokazywał. Dlatego tutaj mój pewien zarzut do trenera, że łatwą ręką pozbył się nie tylko piłkarza, ale pozbył się osobowości. Ja Kamila Glika, nawet Grosika, bym wziął do tej kadry i powiedział: Słuchajcie, nie będziecie grali, bo będziecie bardzo mało grali, ale ja potrzebuję jako ludzi, jako tych charyzmatycznych, dla tych młodszych zawodników, byłych, byłych, starszych kolegów, którzy pokażecie w trudnych momentach i pomożecie mi tą drużynę prowadzić. W trudnych momentach, nie jak się wygrywa, jak się wygrywa, to każdy chce do tej piłki się dorwać, ale jak się przegrywa, to zawodnik się chowa. Nie chce piłki, boi się tej piłki. I to był Kiszyniów. To było ewidentnie, ewidentnie widać, że tam nie było nikogo który poderwie tych, e, tych zawodników. Robert dostał wszystkie rady złe tego świata, ale on nie jest adresatem tych problemów. Adresatem tych problemów jest ktoś, kogo nie ma. Ta reprezentacja takiej osobowości na dzień dzisiejszy nie ma. A to, o czym pan mówi, to jest też y, taki apel, żeby nie skreślać y, Glika, czy, czy Grosickiego, czy Krychowiaka, czy jednak szukać przywódców z tej ekipy, którą mamy. Ja myślę, że to co się wydarzyło, to będzie trudno, żeby trener jak gdyby dzisiaj wrócił, wrócił do tyłu. Kamil, wiemy, że na dzień dzisiejszy nie ma nie ma, nie ma drużyny, w której, której, w której gra, więc myślę, że pewna, pewna yy, historia się skończyła. Obym się mylił, tak? ale nie, nie, nie przypuszczam, bo dlaczego? Dlaczego trener nie wziął ich w marcu, dlaczego nie wziął w, dżur, w czerwcu? Ja myślę, że to się, to się skończyło, więc idźmy do przodu. Tak? Sport nie lubi próżności, to co było, to już jest historia, idziemy do przodu trzeba znaleźć kogoś, kto ma takie predyspozycje, kto będzie charyzmatyczny, popchnąć go do przodu. Żadna drużyna nie będzie drużyną, nie będzie osiągała wyników, jeżeli nie stworzy się drużyna. Na dzień dzisiejszy nie ma drużyny. Na dzień dzisiejszy są nieźli piłkarze, bardzo dobry piłkarz, wybitny piłkarz, ale nie ma, nie ma drużyny. To, to dla mnie jest, nie jest lepek indywidualności, bo to jest złe słowo. To jest fajna drużyna, fajnych, uśmiechniętych chłopaków, ale jak przychodzi... Przychodzi ten trudny moment, to tam nikogo nie ma, który to weźmie w ręce. No to ostatnie pytanie dotyczące przyszłości, yy, konkretnie pańskiej przyszłości. Pan w najbliższych wyborach będzie kandydował na prezesa pzpn -u? Panie doktorze, rozważam. Rozważam tą, tą kwestię. Przegrałem, przegrałem dwa lata temu. Chylę głowę przed zwycięzcą, ale mam prawo yy, do słów krytyki zdarzeń, które miały miejsce, nie jakieś tam opowiastek, tylko zdarzeń. I to jest, i to jest krytyka, która jeżeli ktoś, a mam nadzieję, że tak Czarek do tego podchodzi, podejdzie do tego w sposób uczciwy, to zrozumie, że ja nie mam do niego żal, że wygrał, ale mam żal to, co się dzieje. Mam żal za słowa, które mówi tak Boniek, jak był, to było, zobaczcie, co tam się działo, jakie były afery. A w tej samej ekipie Bonika był Cezary Kulesza. To dlaczego wtedy nie protestował, skoro były podobno jakieś afery? To nie jest tak, że Koźmiński Boniek to była klika. Nie, w tej, jeżeli taką nomenklaturą tutaj używamy, w tej klice też był. Cezary Kulesza. Myśmy wszyscy razem jechali na tym samym wózku i naprawdę zrobiliśmy dużo dobrego. Popełniliśmy błędy. Powiedziałem o jednym błędzie, który uważam, że prezes, prezes popełnił. E, ale ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. Ale do nic się też trzeba umieć przyznać. I uważam, że jeżeli Cezary Kulesza by raz, drugi, trzeci wyszedł przed, przed świat dziennikarski i powiedział, słuchajcie, pomyliłem się, zrobiłem błąd, tu poprawię się. Trudno. Nikt by, nie, nikt by go tak nie grillował, jak, jak grilluje. Natomiast ten przekaz, który jest, przekaz no, dziwny. No Podobny nie pod... do przekazu politycznego trochę. Nie, ja ja nic nie wiem, nic nie słyszałem, mnie tam nie było. Nie, nie, to, 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 to. ja tego kompletnie nie kupuję i, 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 i czuję za tym drugie dno. A czy wspomniany prezes Boniek przypadkiem nie będzie kandydował? Formalnie chyba może. Tak, formalnie może, ale czy prezes Boniek będzie chciał, to trzeba się już prezesa Bonika zapytać. Ale może dojść do sytuacji, że będzie kandydował pan i Boniek? Czy... Teoretycznie, A... teoretycznie może. Okay. Teoretycznie może być tak, że będzie Koźmiński, Kulesza, Boniek i może jeden, drugi, trzeci. Ja widzę dzisiaj bardzo mądre osoby, które, e, które są moimi kolegami, które być może będziemy, będziemy ze sobą rywalizować. Paweł Wojtala, Adam Kazimierczak, Wojtek Cygan. To są osoby, które absolutnie dzisiaj, dzisiaj mogę wymienić e, jako osoby, które bym widział e, w, na, na na najwyższym stołku w przyszłym, przyszłym PZPN-ie w polskim futbolu i pewnie może być tak, że się zmierzymy i wygra najlepszy. No to skoro, skoro, przepraszam, o wyborach mowa, to chciałbym, żebyśmy wrócili do ostatnich wyborów dla pana przegranych. Szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiałem, jak to się stało, że pan przegrał. Był pan namaszczony przez prezesa Bońka. Prezes Boniek no, zostawił po sobie taki ekosystem, w którym wydawało się, że, że pan jest murowanym faworytem do zwycięstwa i co? Chciałbym sprostować jedną rzecz. Nie zostałem namaszczony przez prezesa Bonika. Prezes Boniek nigdy publicznie no, nikogo nie powiedział, że Koźmiński jest ten, który miałby być jego następcą. W związku z tym. Proszę jak gdyby nie używać tego typu e, przekazu medialnego, bo on jest w najnormalniej w świecie nieprawdziwy. Mamy ze sobą bardzo dobre stosunki, bardzo się szanujemy, zawsze będę mówił, że to był bardzo dobry prezes, bo taki był. Natomiast e, Koźmiński nie był przez niego namaszczony. E, Koźmiński walczył o swoją pozycję i najnormalniej w świecie przegrał. Przegrał e, z kandydatem, który na dzień dzisiejszy jest prezesem. I tyle w tej kwestii. No, to jest też sport, tak? to jest pewna rywalizacja. Ja starałem się powiedzieć, że to, co zostało zrobione przez prezesa Bońka, trzeba kontynuować z osobami, które na dzień dzisiejszy wtedy pracowały w Polskim Związku Piłki, że, że ta linia jest dobra. Natomiast ja jako ja jestem kompletnie innym człowiekiem. Jestem kompletnie innym człowiekiem niż prezes Boniek. Nieraz mieliśmy odrębne zdanie, ale to zdanie zawsze się zamykało u niego w pokoju. Na zewnątrz wychodziliśmy z tym, co zostało ustalone, i zawsze było tak, że, że nigdy nie zostało powiedziane coś, coś innego. Bo ja tak jestem stworzony, jak mam szefa, to mam szefa. Natomiast ja jestem kompletnie innym człowiekiem. Pod każdym, pod, każdym, pod każdym względem. Ale uważałem i w dalszym ciągu uważam, że to, co zostało zrobione przez 9 lat, powinno być kontynuowane ze zmianami. Czyli nie rewolucja. A ewolucja. Czarek wygrał słowem rewolucja, i na dzień dzisiejszy w pewnym aspekcie mamy rewolucję. E, państwo ocenicie, czy, czy za dwa lata, czy pod po całej kadencji, mam nadzieję, że to tak będzie, całej czy to była dobra rewolucja, bo to nie jest ewolucja, to jest rewolucja pod każdym względem. E, i nowe wybory będą takim papierkiem lakmusowym, w którym kierunku pójdzie polska piłka, w którym kierunku pójdą delegaci wyborcy, na co, się, na co się zdecydują. Mam nadzieję, mam nadzieję, że polityka będzie stała z boku, bo to dla polskiej piłki jest najlepsze. Ja mam kolegów. Dobrych, znajomych i po tej stronie, i po tamtej stronie. Jak każdy Polak rozsądny, interesuje się polityką. Natomiast w momencie, kiedy ktoś zaczyna piastować tego typu stanowisko, absolutnie musi być neutralny. Absolutnie musi być neutralny, bo tego wymaga kultura tego Miejsca, w którym się znajduję. A czy mówiąc o tamtych wyborach, zgodzi się pan z takim zdaniem, że nie miał pan asa w rękawie o nazwie poparcie obozu władzy i yy, obietnicę wsparcia spółek Skarbu Państwa dla klubów? Nigdy czegoś takiego nie szukałem. Nigdy z, na ten temat z nikim nie rozmawiałem. Nigdy nie szukałem. W A inaczej, ogóle. czy to była karta. W, as w rękawie Cezarego Kuleszy. Redaktorze, ciężko mi na to pytanie oddać, od, od, odpowiedzieć, bo, bo nie wiem. Bo nie wiem, jeżeli coś takiego było, no to trzeba by się tutaj prezesa zapytać. Ale patrząc się z dzisiejszego pułapu dwuletniego czasu, który minął, prawie dwuletniego czasu, który minął, no to jednak ta, 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 to zbliżenie z, z, z polityką jest znaczące. Jeszcze raz powtórzę. Tego nie powinno, nie, nie powinno być. No i, no i tyle. No. Co mam więcej w tym temacie powiedzieć? Pewnie. E, wtedy, kiedy chwilę przed tym kluczowym głosowaniem wyszedł pan na mównicę, teraz ktoś tam na Twitterze panu przypomniał t, 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 to wystąpienie. Co pan słyszał od delegatów, kiedy pan jeździł po klubach? Jesteś fajny, ale jakbyś przyjechał czasami, wypił się z nami wódeczkę, to by było lepiej. Czy zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że Cezary kulesza i jego ekipa to jest prawdziwe oblicze środowiska piłkarskiego, a pan i, i Zbigniew Boniek, jesteście bardziej ludźmi na europejskie salony? A po prostu y, twarz polskiej piłki to, to jest twarz Cezarego kuleszy. Nie zgodzę się z panem. Twarz polskiej piłki jest twarz. Uśmiechn uśmiechniętego, zadowolonego człowieka, który idzie z pasją na boisko w jakiejś małej miejscowości, za darmo przygotowuje to boisko, za darmo opiekuje się tymi dziećmi. To jest prawdziwa twarz polskiej piłki. To, co pan widzi, to jest, to jest witryna wystawowa, na której pokazuje się towar, nawet do końca nie do sprzedania. Polska piłka jest zdrowa, ma zdrowych ludzi, ma wielu pasjonatów, którzy mają wielkie pomysły, którzy mają wielkie serce, i naprawdę dobrze się dzieje. Naprawdę dobrze się dzieje i nie jest źle w polskiej piłce. Bo polska piłka to jest mała miejscowość, teren, dzieciak 5, 10, 12, 15-letni, to jest junior trampkarz. To jest polska piłka. A o tym, co, jak gdyby do czego pan zmierza, to jest witryna polskiej piłki. Być może w pewnych fragmentach tej witryny nie dzieje się dobrze, bo, bo to widzimy. Natomiast absolutnie generalizowanie, że polska piłka się ma źle, że polska piłka wróciła do tych najczarniejszych momentów w swojej historii, to jest kompletna nieprawda, bo tak się nie dzieje. Mamy pewien problem u samej góry, natomiast polska piłka jako fundamenty ma twarde, solidne, głęboko osadzone w ziemi i, i tak długo zostanie. Tak długo zostanie. Natomiast nie ukrywajmy, że jest takie powiedzenie, ryba psuje się od głowy że to, co się wydarzyło, będzie miało jakąś reperkusję tam na dole. Pytanie jak dużą, oby jak najmniejszą, oby ona przeszła tak, taki lek, lekki wiaterek, żeby to nie był huragan. Na dzień dzisiejszy niestety ten wiaterek się wzmaga i musimy go y, wspólnie zatrzymać. Natomiast stwierdzenie, że polska piłka się ma źle, że tam się źle dzieje, jest absolutnie nieprawdziwe. Zamykamy zatem temat PZPN-u, bo w Pana CV także inne Ciekawe pozycje, przede wszystkim te piłkarskie. Mnie najbardziej interesuje e, okres we Włoszech i kariera m, tamże. Przede wszystkim chcę zapytać, jakim cudem w 1992 roku z Kraków trafił pan na radar Udinezę? Bardzo prosty. Graliśmy z Włochami mecz na Olimpiadzie, pogoniliśmy ich 3-0, ja miałem fantastyczne spotkanie, przyjechali wtedy, przyjechał prezes i, i dyrektor generalny Udinezy, powiedzieli, tego chcemy, tego chcemy, tego chcemy i tak się wydarzyło. Czyli najlepiej sprać komuś tyłek sportowo, pokazać, że się jest lepszym i wtedy takiego kogoś się szanuje. Tak się wydarzyło w moim przypadku, po tym spotkaniu od razu nawiązali ze mną kontakt, no i wylądowałem w Udinezę. A pan się zastanawiał, czy to jest właściwy czas, właściwy kierunek, bo no niektórzy wybierają taką drogę, że lepiej iść do lepszego klubu w Polsce, tam zbudować się, a jednak młodemu chłopakowi wyjechać na zachód, konkretnie do Włoch, pełnych gwiazd, szczególnie na pana pozycji, to było dosyć duże wyzwanie. 1992 rok, Polska inaczej wyglądała, byliśmy w całkiem innym miejscu politycznym, gospodarczo. E, to był ogromny przeskok. gdzie się ten przeskok, gdzie jest naprawdę bardzo mały. Wtedy był ogromny przeskok. No Jechaliśmy w Nieznane. Tak? Ja e, dwa dni przed wyjazdem e, poślubiłem moją, moją dzisiejszą małżonkę, to się wszystko działo jak, jak w bajce, wielkiej bajce. No to pan po... podróż poślubnął tak. i zaserwował. Mieliśmy, na mieliśmy, to był fantastyczny okres. Z każdym dniem coś się odkrywało, każdy dzień był nowy. Wszedłem do szatni, gdzie było dwóch wicemiszów świata. W związku z tym przeskok nieprawdopodobny. Trzeba było sobie radzić. Nie można było powiedzieć na taką okazję życia, nie, poczekaj. Nie, nie, sport ma to do siebie. To jest tak pociąg. Podjeżdża pod peron i on na tym peron nawet się nie zatrzymuje. pan musi być gotowy, żeby do niego wsiąść. Ile razy taki pociąg podjedzie? Raz, dwa. Ja wsiadłem, uważam, że wygrałem bilet, bilet życia yy, yy, i w dzisiejszych czasach jest dużo prościej. Wtedy to była, to był gigantyczny przeskok pod każdym względem, nawet względem ekonomicznym. Ja, to, to, to było, każdy, szliśmy do sklepu i przeliczyć, ile co kosztuje, ile kosztuje ten jogurt, bo to była taka gigantyczna dla nas różnica. Jeszcze liry Oczywiście, ale to, to w ogóle, to było nieprawdopodobne. Yy, ja pamiętam takie zdarzenie, jak i jak, ja w ramach kontraktu miałem dostać mieszkanie. No i prowadzą nas. Jeden dom z basenem, drugi dom z basenem, trzeci dom z basenem. Ja mówię, że co, co, nie oglądajmy tego, bo teraz pewnie na nas tak, tak nas tutaj yy, próbują trochę. No i wzięliśmy taką fajną szeregówkę, oczywiście bez basenu. No i później tam trzy miesiące później, jak zacząłem coś rozumieć po włosku, pytałem się, dlaczegoś nie, nie wziął tego domu, tamtego? Przecież my, my na to wszystko płaciliśmy. Ja mówię, bałem się. Jak czego ty się bałeś? To był inny świat. To dzisiaj to niektórym młodym ludziom ciężko to, e, ciężko to e, zrozumieć. Wtedy to było e, wszystko inne, bo myśmy startowali z innego poziomu. Polska była zdecydowanie w innym poziomie. Polska m, sportowo też była m, na innym poziomie. Ja nie mówię poziomie w sensie sportowym, ale ekonomicznym, organizacyjnym. To było wszystko, e, to wszystko inne. Rodził za... się kapitalizm. Rodził się kapitalizm. Nie, nie wzięli do salonu samochodowego, do lunchi. Wybierz sobie kolor, wybierz sobie co chcesz, skonfiguruj samochód. Jak można sobie samochód wybrać? Jak no wie pan, to jest to 92 rok, takie tak. rzeczy się dzieją. A kto tam wtedy w szatni rozdawał karty? Spojrzałem sobie na, na skład, yy, i oprócz pana i Piotra Czachowskiego, yy, nazywanego Czachanoglu, yy, to sami Włosi. To były inne czasy. To były inne czasy, kiedy mieliśmy limit obcokrajowców, wtedy było czterech obcokrajowców, wchodził limit poza Unii Europejskiej jeszcze, to były całkowicie inne czasy, wtedy było czterech obcokrajowców, dwóch Argentyńczyków, dwóch wicemistrzów świata, Abel Barbo i Nestor Senicini i Piotr Czechowski i ja. Czterech obcokrajowców, reszta Włosi. Dzisiaj to jest trzech Włochów, a reszta obcokrajowców. No i co otworzyliście taki polski, polski obóz, czy, czy była od razu integracja? Musi być integracja. Musi być integracja, język, kultura, jedzenie. Jeżeli ktoś chce osiągnąć w danym kraju sukces, od razu musi przejąć nawyki. Tych ludzi, bo inaczej to się, to się nie. Da. Oczywiście trzymaliśmy się razem, bo to, to jest normalne. Z Piotkiem do tej pory utrzymujemy bardzo dobrą relację, ale integracja pełna język, nauka języka, e, rozmowa, e, inne zachowanie, e, inny trening, bo u nas na treningu w Polsce nie było tak, a tam była walka na śmierć i życie. Ja pamiętam, pojechaliśmy na obóz w góry, w, w Alpy. Ja się patrzę, trener mówi, że idziemy pobiegać. No to ja sobie wieram takie buty do biegania. Ja się patrzę, każdy z nich ma normalne buty takie do treningu, a my myśmy poszli pod stok narciarski do, do biegania i ten trener mówi, coś ty za buty wziął. Ja mówię, no ja nie wiedziałem. Jak to nie wiedziałeś? Popatrz się na kolegów, co wybierają i jak nie rozumiesz, to działaj szybko, tak? Mm. Z, takie, z dnia na dzień była nowa lekcja futbolu, trzeba się szybko życia uczyć, bo jeżeli się ktoś nie nauczy, to tam nie ma czasu. Pół roku i dowiedzenie. Ja zostałem wypożyczony na rok, dopiero po roku zostałem wykupiony, czyli jechałem tam na próbę. Rok 97 bodajże to transfer do Bresci. E, jeśli dobrze sprawdziłem, ekipa z Andreą Pirlo w składzie. No, e, Brescia to był taki, taki konglomerat gwiazd. Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, e, no Guardiola. E, no to, to, to tak, dla Polaka dzisiaj to tam Brescia, co to jest Brescia, ale wtedy myśmy grali w finale Pucharu Intertoto, to już ten, to nie istnieje mm. dzisiaj, e, z Paris saint Germain, z tym Paris Saint Germain, z Ronaldinho, e, dwa razy remis, e, ja miałem z takich ludzi w szatni, przyszedłem do tego klubu, po roku byłem kapitanem, przed Roberto Baggio, no to tak powiedziano, wiesz co, wypadałoby tą opaskę oddać, no. no, bo ty, a on to w stosunku do sędziego to jest inny, inny kaliber, no i fantastyczny człowiek, fantastyczny człowiek również do pracy, natomiast to nie był, to nie był przywódca. Tak Robert Lewandowski. Fantastyczny Roberto, pri... Baggio, tak? Roberto Baggio, to nie był przywódca. E, e, chodzący swoimi ścieżkami, mający swoje życie, e, ale na treningu zawsze pierwszy i było wstyd, żeby być za nim 3-4 metry dalej. Wszyscy biegli obok Roberto Baggio, bo jak on może... No to ja też muszę. To mówimy o, o takich treningach, których piłkarz nie za bardzo lubi, tak zwane bieganie, Wielka Pardowicka. Gonimy w piłce, się goni. To, to ktoś mówi, a fajne treningi, bo m, trener ma urozmaicone zajęcia z piłką. Jakie zajęcia z piłką? Wtorek i środa rano to myśmy piłki nie widzieli. Bieganie i ciężary były. A z tej ekipy, kto na panu największe takie piłkarskie wrażenie robił? Widać było, że Pirlo wtedy ma to coś już? Tak, tak. To był, widać było, że Andrea coś ma. On był wtedy jeszcze młody, no bo to mówimy o momencie, kiedy miał 18-19 lat. Eee, ale on był wolny. Wolny na taką dziesiątkę. W związku z tym to, co zrobił Ancelotti, cofnął go przed obrońców, znalazł mu swoją pozycję, to, to go wykreowało. Natomiast zaskoczę pana, nie wymienię żadnych z tych, z tych nazw, których tutaj mówiliśmy, czy nie powiem Roberto Padgio, nie powiem, nie powiem Andrea Pirlo, nie powiem, nie powiem Guardiola, powiem Marco Branca. To jest chłopak, który grał jako trzeci napastnik, taki wchodzący w tej sambdorii wielkiej z Vialim i z Mancinim. Człowiek, który jakby miał głowę poukładaną tak do końca, i drugie nazwisko Marcio Morozo. Piłkarze, którzy mieli wszystko, ale w sporcie, oprócz umiejętności, predyspozycji fizycznych, pracy, to jest jeszcze coś, co się nazywa głowa. A Wasze drogi z Pirlo albo z Guardiolą gdzieś się przecięły? Później, już jak Pan był działaczem, Pirloś przecięły się dwukrotnie. Raz się przecięły, jak był mistrzostwa Europy do lat 21 we Włoszech, no to on tam był, był takim ambasadorem tego turnieju i tam kilkakrotnie żeśmy się widzieli. Z Guardiolą piłkarsko nie, natomiast no, kontakt ze sobą mamy, nigdy go nie nadużywam. Andrea Pirlo chyba w branżę winiarską poszedł. Nie, złe wino ma. Nie złe A chcę zapytać, jak w ogóle w latach 90. żyło się panu we Włoszech? Oczywiście już powiedzieliśmy, że, że gigantyczny przeskok, ale to też czasy takiej niestabilności politycznej we Włoszech. Początki Silvio Berlusconiego Shendo in campo wtedy e, coraz mocniej do głosu niestety dochodziła mafia i, i kolejne zamachy we włoskich miastach? I to czuło się na co dzień, że, że żyje się w takim rozdygotanym politycznie kraju? Na początku nie. Na początku nie, no bo my też nie zdawaliśmy sobie sprawy. Jednak człowiek żył bardziej tak sportem w miarę, jak poznawaliśmy język, poznawaliśmy kulturę, byliśmy bardziej takim, takim prawie obywatelem Włoch. Zaczęliśmy rozumieć również bardziej politykę, zaczęliśmy się interesować gospodarką, jak to wszystko wygląda. I wtedy zrozumieliśmy, że to jest piękny kraj, ale skręcił w złą stronę socjalizmu. To jest kraj, który, w którym się wiele obiecywało wiele dawało i później się okazało, że ludzie mieli 40 lat, szli na emeryturę, szli na rentę, nie miał kto pracować. E, pojawiły się pewne, pewne zobowiązania e, e, gospodarczo-polityczne, które trzeba uciągnąć. To jest kraj, w którym w pewnym momencie było, e, do, r, istniał, istniał dosyć, dosyć duży rynek e, no płacenia na czarno. tak? E, my sobie tego nie wyobrażamy, bo Polska dzisiaj jest całkowicie innym krajem, ale jeżeli mieliśmy podatki 50-kilkuprocentowe, e, no to zawsze gdzieś tam coś próbowano. I, i, i to jest piękny kraj który według mnie historycznie politycy troszeczkę zepsuli, tworząc z niego taki wygodny kraj dla, dla wszystkich, a ostatnie jakieś tam e, rozdawnictwa, e, tak zwany e, dochód Redi obywatelski. Reddito, czyli cittadinanza. cittadinanza. Tak jest, czyli jestem obywatelem, to musi mi się, to nie jest coś takiego jak bezrobocie, mhm. tylko jestem obywatelem i muszę dostać. No to, obywatelski zasiłek. To tak. jakby to powiedzieć, no... Skłania nas do tego, żeby nie, żeby, nie, żeby nie pracować. Ogromnym problemem dzisiaj dla Włoch są młodzi ludzie, którzy nie mają pracy. Ja jestem z Krakowa, mieszkam w Krakowie. Naprawdę jest dużo Włochów młodych, którzy przyjeżdżają do Polski. Podoba im się w tej Polsce, a przyjeżdżają do pracy, bo ta Polska coś oferuje. Tam jest słabo z tą pracą. Małe miasta naprawdę oferują bardzo, bardzo mało, a Mediolan, Rzym, Florencja, Bologna, nie wszystkich, wszystkich przyjmą. Także to, co się wydarzyło, uderza dzisiaj przede wszystkim w młodych, którzy chcą coś zrobić, a ta oferta dla nich jest bardzo okrojona. No to to wahadło już w drugą stronę poszło, bo zwycięstwo Meloni i prawicy jest pewnie pokłosiem tego, co pan mówi, prawda? Czyli, czyli ukrócenie benefitów soc socjalnych ale to się nie da. Tak? Wie pan co? Jeżeli komuś się coś obiecały, komuś coś się daje przez lata, to tego nie można zabrać. Trzeba to w jakiś sposób może obwarować, może ograniczyć, może, może ukierować na tych, którzy naprawdę potrzebują. Bo jeżeli raz się dało, to nie można, można zabierać, to byłoby też niehumanitarne. Natomiast polityka włoska jest bardzo niestabilna. Tam te frakcje, te, 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 te różne koligacje. Ja z tobą. To jest, to, to jest coś, co. To jest jeden z nielicznych krajów, przypuszczam na świecie, gdzie jest naprawdę zawód polityka. Tam ludzie, rodziny są politycznie poukładane i oni idą w politykę. Jako pracę, traktują to jako pracę, jako sposób na życie, sposób na zarabianie, na, na, lepsze, na lepsze, taka pewna kastowość. I to i to zabija Włocha, który jest przedsiębiorczy, Włocha, który kiedyś, jak jechaliśmy wzdłuż od Wenecji do Mediolanu, to była fabryczka, 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 a teraz jest fabryczka, pusta fabryczka, fabryczka, pusta fabryczka. Dlaczego? Dlatego, że ilość podatków, nałożone cła, nałożone różne, różne obostrzenia. Trudność z, z elastycznością pracownika, zwolnianiem, przyjmowaniem, to wszystko ludzi zniechęciło, albo niektórzy po prostu na normalnym świecie wyprowadzili swoje biznesy na początku do Rumunii, później do Chin, później Chińczycy przejęli te biznesy, bo też są twani. No i Włochy to nie są te Włochy z lat 90. Włochy, jak przyjechałem ja w latach 90., były lepsze. Były lepsze. Ja dzisiaj pomieszkuję we Włoszech, mam tam dom, i mówię tak, Włochy to jest miejsce do mieszkania, ale nie do życia i do pracowania. W Włochy mają, mają swoje wady, ale tak jak pan powiedział, też szereg zalet. Panu nigdy nie przyszło do głowy, a może rzucić to wszystko, zostać we Włoszech, grać sobie w padelka czy w tenisa z prezesem Bońkiem i zostawić to polskie piekiełko? Nie, ja kocham Polskę. Ja jestem Polakiem, dobrze się tutaj czuję. E, pracuję tutaj, robię tutaj swoje interesy. E, to, jest, to jest mój kraj, tak? Natomiast lubię wyjeżdżać do Włoch. E, tam jest fantastyczny, fantastyczny klimat. E, kuchnia e, pasuje mi tam, ale to traktuję jako. Jako czas weekendowy, natomiast absolutnie nigdy nie miałem e, ani sekundy zawahania, że ja tam zostanę, i ani sekundy zawahania, żeby tam wrócić. Ja tam jadę na, wa na wakacje, na urlop, na weekend, a tutaj mieszkam, tu chodzą moje dzieci do szkoły, tu pracujemy wszyscy, to jest mój kraj. No to skoro o wakacjach mowa, no to proszę. Oglądają nas pewnie ludzie, którzy może wybierają się na wakacje, szukają jakiejś inspiracji. Jakiś nieoczywisty kierunek we Włoszech, który pan sugeruje, rekomenduje? Coraz trudniej, bo Włochy są. Coraz bardziej przez Polaków poznawane, coraz więcej jeździmy, coraz bardziej jesteśmy też wyedukowani i, 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 i turystycznie, i, i, i kulinarnie. Nie powiem żadnych tutaj ciekawostek, jak nigdy nie mieszkałem na południu, więc ja jestem północne Włochy. Natomiast północne Włochy, no to, to do życia tak, ale do turystyki, to jest turystyka bardziej miejska: Portofino A... i Ciemna. No, to, to, to już są takie rzeczy bardzo wysublimowane. Mhm. Natomiast ja ogólnie bym polegał. Wlecił e, Puglia, czyli La pulia, po polsku. Jedźcie tam, oglądnijcie, skosztujcie ich fantastycznej kuchni. Tam jest bardzo wiele miejsc e, do zwiedzania. Trzeba wypożyczyć samochód e, i nie wlecie. I idźcie na Bari, gdzie trenerem był Zbigniew Boniek. Idźcie na Bari, jest Bari, lecz tam jest naprawdę gdzie iść też na futbol. Ale to jest miejsce, gdzie Polak e, znajdzie jakość do ceny, i znajdzie historię, znajdzie, m, znajdzie e, fantastyczne rzeczy kulinarne, znajdzie piękne morze e, i znajdzie bardzo uśmiechniętych, jeszcze niezmanierowanych ludzi z południa. Zapraszamy zatem i zachęcamy wszystkich którzy oglądają podcast, żeby wybrali się do Bari, szczególnie że tanie loty, więc można stosunkowo tanio tam pojechać. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Kolejnym gościem podcastu Futbol i Polityka był Marek Koźmiński. To był Futbol i Polityka w Radio Z. Słuchaj też na player.radioz.pl i oglądaj na YouTubie.